Wilka jest to dosyć popularna choroba wieku dziecięcego. Polega na jednostronnym lub obustronnym, częściej obustronnym 70% obrzmieniu gruczołu przyłusznego. Występuje epidemicznie. Są w tej chwili szczepienia przeciw śwince i właściwie wszystkie dzieci powinny być zaszczepione. Jest to świnka, wirus świnki jest wirusem neurotropowym i daje, może dawać poważne powikłania. Ma powinowactwo do nerwu ósmego i może powodować jednostronne głuchoty. I to są głuchoty nieodwracalne, głębokie, nie nadające się do leczenia. Każde dziecko należy pilnować, żeby na świnkę było szczepione. U osób dorosłych często rozpoznaje się zapalenie przyłusznicy, a okazuje się, że jest to proces nowotworowy. Także należy się uczulić na ten rodzaj choroby u osobników dorosłych.